Halo, halo, witam serdecznie w 39. odcinku z serii Final Fantasy VII Rebirth. No i dzisiaj po raz kolejny na eksplorację mrocznych kopalni węgla. Wczoraj tam żeśmy rozpoczynali na horyzoncie, tam jeszcze Cloud jest dalej widoczny. Zresztą ekipę. No i musimy właśnie most odblokować. I w związku z tym trzeba się przedostać na wyższe piętra wielkich kopalni. No, szykuje się dłuższa eksploracja. Od razu nowi przeciwnicy, ale nie ma jakiegoś nikogo super mocnego. I w sumie przydałoby się leczenie na Yuffie, bo ona bez przerwy jeszcze tankuje. Co to? Jakie to obrażenia w ogóle weszły od koło? Chyba jakiś latający nietoperz mi wywalił z wszystkim za 500 to koło. Kurde, to jednak boli. Może jakiś tem high potion na kogoś na Yuffie przynajmniej. Niech będzie. No to raczej wystarczy. Jeszcze mamy tych high potions 50, więc... Ale niestety zawaliłem, ponieważ mamy ten... możliwość leczenia. Za pomocą ławeczki. Ale kto by się spodziewał, że będą ławki w podobnym miejscu. Nie, czyli wrogów już nie ma. Aż myślałem. W takim razie, co ja dalej robię? Ulepszenie postaci. Na barecie mógłbym coś doładować. Zobaczmy, w jaką stronę. Fire attack. Na jakieś dalsze tereny bym może przeszedł jakoś, nie wiem, do góry tędy. O, baret and Tifa jakieś combo tworzą. Może się przyda. Na razie tyle. Come on, tędy bohaterko, możesz trafić. Muszę kupić materiały. O, akurat mega potion, wyśmienicie. A prócz tego w sumie nie wiem. A to jest też w całkiem niezłej cenie, w sumie za 1000. Czy warto by było takie coś wykorzystać? Dobra, zobaczymy. Jak jest na przecenie, to trzeba kupować. I możesz jakieś materie, zobaczmy. Precision, Steel, Assess, Chakra, co w ogóle daje? A, czyli mogę się uleczyć z... jakiś trucizn na przykład. No to ciekawe. Ciekawe, czy też mogę na kogoś innego wykorzystać. Czy jeszcze by się jakaś materia przydała? Nie wiem, nie widzę tutaj opcji. Kurde, ciężko powiedzieć. Dobra, na razie tyle. I ruszamy na dalszą przygodę. Tędy się już nie wdrapię. Jeszcze nie działa. Tędy raczej podobna sytuacja. W każdym razie szykują się walki na jakieś większe stwory. Co to za kura chodząca, zmutowana? Pierwszy raz widzę coś podobnego. Dobra, mordujemy. W sumie zbadajmy wroga. Chyba go jeszcze nie widziałem. Czy ataki ogniste będą efektywne? Czy mam w ogóle jakieś ataki... fire mam rzeczywiście? Odpalamy kolesia. No nie masz tak dużo zdrowia. Teraz go załatwimy. Fire ninjutsu. Hmm.
Kolejne poukrywane skrytki na każdym kroku, trzeba się jednak rozglądać. Dobra, więc co teraz chodzi twórcom? Trzeba będzie z góry jakkolwiek zacieć, ale to dopiero później. To może rozpocznijmy... Tędy nie, nie da rady. Zablokowane, dobra, zobaczmy tak. No, wspinaczka po podobnych... barykadach nie byłaby aż taka prosta w realnym życiu. O, dobra, mamy na sam dół, wyśmienicie. Tylko jak się jeszcze do góry dostać? Na sam szczyt. Chwila, moment. Myślałem, że mogę to zniszczyć. Nie, nie da rady. Czyli wspinaczka do góry. Nawet nie wiem, czy jest to misja główna, szczerze mówiąc. Ciężko zauważyć. Ej, co jest? A nie, L2, dobra. A dalej to już nie mam zielonego pojęcia. Co ja muszę zrobić? Tam skoczyć? Na obradę? Nie ma opcji przecież. No, było warto. Właśnie się zastanawiałem, jak mogę dotrzeć tak daleko. No i już wracamy. Co? Po raz kolejny kura zmutowana się odrodziła, nie ma opcji. Dobra, czyli misja główna będzie na dół wiodła zapewne. Kolejne kury, jasna sprawa, no czyli ataki ogniste, należy wykorzystywać. Fire ninjutsu. Ten bohater też ma ogień, czyli podpalamy. Na kim się skupia? Nawet nie mam pojęcia. Barat będzie musiał leczyć zaraz. Co? Nie mogę Yuffie uleczyć? Dlaczego? O? Items? High Potion na Yuffie? Też nie mogę jej uleczyć. Co jest? Ona nie żyje, czy jak? Jest zablokowana jakimś sposobem. Dobra, dziwna sprawa. A może zbyt daleko? Co, została zamieniona w jakąś skałę, że jak? Co się w ogóle dzieje? Jakie dziwne. Co się stało w ogóle w tym momencie? A, jeszcze obrywam. Chwilę, moment. Ci przeciwnicy są bardziej przerażający niż się spodziewałem. Trzeba kilka potionów wykorzystać. A niech będzie jeszcze jeden. Potrafią zamieniać w skały, jeszcze jakieś bomby zostawiać. Kurde, zmutowane kury są ciężkie. Zaraz się dostanę. Coś to jeszcze było widoczne.
gdzie to widziałem. Czasami pokazuję jakąś ukrytą ścieżkę. A tędy? Kilka razy trzeba będzie się pobujać. Wystarczyło bez przerwy gałkę w jedną stronę trzymać tyle. O kurde, mogę nawet tak wskoczyć, tego się w sumie nie spodziewałem. Nie wiem, w czym ja pływam, w Mako czy w czym? No proszę bardzo, po raz kolejny. Czy nie trzeba było aż tak się przejmować upadkiem? Myślę, że jeżeli spadnę, to jakaś, kurde, substancja żrąca będzie pod nami. No to jednak nic z tych rzeczy. Po raz kolejny inne spojrzenie na to, gdzie jesteśmy. No, rozpoczynaliśmy naszą eksplorację piętro wyżej, o tamtędy. Chyba dalej są bohaterowie widoczni. Albo i nie. Jest z tej perspektywy. W każdym razie tam jest Cloud, RF i Red 13. Czy teraz musimy się wdrapywać tam super do góry, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkanaście albo kilka pięter do góry. I wtedy odnajdziemy sekret. Chwila, moment. Chciałbym się jeszcze powspinać po schodach, żeby nas coś ominęło. Tak szczegółowo nie sprawdzałem i rzeczywiście. Albo i nie, to nie miało znaczenia. W takim razie pora na odpoczynek. Trochę, żebym jednak stracił życie na przestrzeni walk. No i rozumiem, że teraz dałoby radę się wspiąć do góry. Dobra, spróbujmy. Nie, do dołu jednak? Chwila, moment, gdzie ja w ogóle jestem? Nie, trochę bez sensu. Dobra, czyli tędy. I teraz z góry jedziemy na zupełnie nowe tereny. Dobra, mordujemy z ukrycia. To jest znowu Fire Materia, będzie super efektywny. Ogień na kurczaka. Który to jest? Którego ja biję? Najgorzej nie widać nawet. Podpalony kurczak. Let's kick it up with that. To the end, our heroine triumphs again.
po raz kolejny bohater, przeciwnik bombę zostawił, też trzeba zwracać uwagę. Trochę to bije tam po 100 obrażeń. A tędy do góry? Jak ja mam się tak wspiąć? Tędy może, o. Ile to jest warte? Empowerment materia. Jakieś bonusy. Ja w sumie do tej pory nie korzystałem z tego. No to żeśmy wjechali trochę wyżej, wyśmienicie. Jeszcze tak, 10 pięter i będziemy na miejscu. Tam na wprost byliśmy. I po raz kolejny windę trzeba będzie odblokować. Znowu na solo misję ruszamy. Nie ma innej opcji. Co mi zagwarantowało? Gdzieś się mogę wspiąć, tędy, okej, dobra. Niszczymy wszystko, no nie! To nie jest takie proste, żeby odpowiednio się bujać. Dobra, czyli bez przerwy jedziemy. Kurde, rozgrywka jak w Hugo. I jak dalej? Dobra. Czyli znowu trzeba się bujać w odpowiednią stronę. Ale czy aby na pewno w dobrą teraz ruszam, bo nie mam pojęcia. Będziemy w ogóle idziemy. Tego ode mnie twórcy wymagają, czy jak? O! Dobra. Tędy z kolei. Co to za wróg jest? Straszliwe. Jakiś ognisty. No to ataki zimowe będą z pewnością super efektywne. Co? Bomba? To koleś nie eksploduje przypadkiem? O, Blizzard. Nie, to nawet nie jest na niego efektywne. Co to jest za straszny przeciwnik? Trzeba było wziąć ekipę. Tak będę musiał bez przerwy wykorzystywać potiony. Jakie hity w ogóle, kurde. High potion bez przerwy. Staram się tam jeszcze blokować w odpowiednim momencie, ale to nie jest takie proste. Dobra, zwyczajne ataki raczej. Nie wiem, co by tam jeszcze go dobrze przebiło. Dokończymy go? Come on! Tak mało HP. Mordujemy.
bombale już nie eksploduje, całe szczęście. Dobra, mamy całą ekipę. Wspaniale. W takim razie, co dalej wykonać? Leczenie. Jeżeli chodzi o kupno, to wszystkie materiały nas tej na wyprzedaży. Nawet nie wiem, do czego to jest przydatne. Coś tam było wykorzystywane. Już nie pamiętam. Z innych z kolei mamy 2000 golda, kurde. Może jakiś high potion bym jeszcze wykupił. Nie mam na co wydawać. Niech będzie. Tędy natomiast... O, Yuffie bym... zmienił. Zobaczmy... Ice Magic Attack. Dobra, zobaczymy. Jakiś nowy atak straszliwy. Ale gdzie prowadzi dalsza główna historia? Jakoś nie widzę właśnie. Nie, to bez sensu tak do góry. Już byliśmy. Chyba tędy. Słyszę jakieś czokobo chyba. Tak mi się wydaje. O! No to mamy walkę z minibossem. We have to help them. Way ahead of you. To Barret będzie najbardziej efektywny. On miał właśnie jakiś ability Gale Impulse, że chyba by spadł na ziemię, tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. A tylko w ogóle się atak nie aktywował. Niestety. Nie, to nic nie pomogło niestety. No to walka potrwa, kurde, tak długo, że nie wiem. Jak to tylko Barretem mogę strzelać jakkolwiek. Spells? O, może jakimś... A zobaczmy w sumie... skanowanie wroga, co jest na niego efektywne. Czyli ogień, dobra, jasna sprawa. Dobra, nawalamy z ognia w takim razie. Ja tu nie mam co robić w większości czasu. No niedobrze. Nic nie mam dobrego. O, przebite, dobra, teraz mu trochę wyładujemy.
Czyli Fire Materia byłoby dobre. Fire Ninjutsu, przepraszam. O, Synergy Abilities. Dobra, mordujemy. Jakie cyklony bez przerwy. No to mogę leczyć co najwyżej, powiedzmy, że nie wiem, siebie? Yuffie, niech będzie. Blizzard, niech będzie, nie wiem. Co, wróg jest immune na ataki ogniste nagle? Zaraz, zaraz, muszę jeszcze raz go zeskanować, bo coś mi tu nie pasuje. Jeszcze raz. Immune. Coś się zmieniło w trakcie walki. Nie mam jak sobie Yuffie z te umiejętności, kurde, ładować, niestety. Jakaś bez przerwy fruwa. Dobra, teraz... Coś się zmieniło w jego buildzie. Weakness. No dalej, ogień, ale atakowałem ogniem i nic nie dawało rady przez bez przerwy. Dziwne. Synergy. Trafimy? Jakieś elektryczne, nie wiem, spróbuję. Krytykalnie to nie miało znaczenia. O, teraz focus shot maximum fury, jakiś naładowany na maksa. The Protect? A spróbujmy. Nie będzie miał jakiejś bariery czy czego? Teraz ogień. Dobra, ładnie. Nie wiem jak mu to zrobiłem, ale... Ładne przejście wyszło. Dobra, przybite, wyśmienicie. To może starczy do wygranej. Ładnie.
Dobra, ogień na niego już standardowo dobrze działa. Przynajmniej tyle wiadomo. Za 1400 obrażeń. What the hell, co koleś mnie bije w ogóle? Co ja ci zrobiłem? Nie mam many, o nie! Niedobrze, niedobrze! Tornado nawalamy? Co ja w ogóle robię? Chwila, moment. No tu nie mam jak bić w większości, kurde no. No to barę, to jest najbardziej efektywne. Reszta tam może leczyć, powiedzmy, i tyle. Przecież nawet nie podejdę. Barret ma limit, dobra, to może wygraliśmy już? Nie wiem, czy to wystarczy. Dobra. Nie, jeszcze przetrwał. O, to była ciężka walka. Aż odfrunął i żyje. Save ourselves a hike. Not the smoothest ride, but it sure is fast. Me and Dine used to. Forget it. Let's just lower the bridge and get back to the others. No to aktywujemy, ale kurde, to walka trochę bolała. Trochę nie ma się co leczyć. Wydaje mi się, że dałoby radę powrócić do save'a, do tej ławeczki, więc nie będę jej temu wykorzystywał. Okay, one of these buttons ought to do it. But which one? Hmm. I got this. First that, then. They did it. Nice. Right. Now that the bridge is good to go, let's touch base with the others. Roger. Good. We'll take a cart back down. You three follow the tracks until you hit the bridge into town. Figure we link up there before heading in. You copy?
Copy. Oh, and set our route while you're at it, will you? The gentler the ride, the better. Don't want anyone losing their lunch. I'm begging you, Cloud, please. I wouldn't mind some excitement, but what you gonna do? No dobra, czyli teraz taką ekipą zagramy. Może jeszcze jakieś zmiany, jeżeli chodzi o wyposażenie? Chyba raczej nie trzeba, tak mi się wydaje. Chociaż w sumie... Nie, HP up niestety nie mamy. Jedyne co warto by było jeszcze zrobić, to... Materia equipment i na redzie sobie doładuję trochę inne materie, nawet mamy kilka. Barret miał healing, teraz będzie miał ten. Jeszcze jakieś dodatkowe. I to już nie mam wolnych miejsc. Dobra, więc w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek, zrobię niezłe postępy, więc jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, jak to będzie dalej wyglądało, to polecam zostawić jaka sama dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. A tak po 3 dziennie zapewne. Dobra, więc to było na tyle, ja się z Wami żegnam, do jutra.